Nazywam się Maciej Wiśniewski i omówię zadanie piloci z finału 17. Olimpiady Informatycznej. Zadanie mieliśmy podany zakres tolerancji T, który był do 2 miliardów, oraz N odczytów z odchylenia pilota od głównej linii lotu. Naszym zadaniem było wskazać najdłuższy taki spójny podciąg, w którym zakres tolerancji nie zostanie przekroczony. A kiedy zostanie przekroczony? Kiedy maksymalna wartość w tym podciągu, w tym przypadku 8, odjąć minimalną wartość w tym podciągu, w tym przypadku 5, będzie większa niż zakres tolerancji, czyli w naszym przypadku 3. Wskazałem aktualnie poprawny przykład, bo 8 minus 5 równa się 3, które jest równe T, czyli się mieści w zakresie tolerancji. Jak rozwiązać to zadanie? Użyjemy sobie algorytmu gaussianicy i będziemy szukać takiego przedziału, jak wcześniej wspomniałem, w którym maksymalna wartość minus minimalna wartość jest mniejsza równa zakres tolerancji. W celu trzymania aktualnej maksymalnej wartości i minimalnej wartości będziemy trzymać sobie dwie kolejki monotoniczne, jedną z wartościami maksymalnymi, jedną z wartościami minimalnymi. Możemy teraz zasymulować działanie naszego algorytmu na przykładzie. Tu będzie nasz początek. Tu będzie nasz koniec gąsienicy, tu będzie nasza kolejka minimów, a tu będzie nasza kolejka maksimów. Aktualnie na naszym przedziale mamy tylko piątkę, więc na minima dodajemy piątkę, na maksima dodajemy piątkę z indeksem 0. I teraz dopóki możemy przesunąć koniec w ten sposób, żeby nie przekroczyć tego zakresu tolerancji, to robimy to. Czyli teraz przesuwamy koniec o jedno miejsce dalej. Dodajemy naszą jedynkę do naszych kolejek. Jeżeli zobaczymy, że na kolejce minimów nasza jedynka jest mniejsza niż nasza wartość na samym końcu tej kolejki, to wartość na samym końcu tej kolejki usuwamy i zamiast niej wstawiamy jedynkę z indeksem 1. Tutaj po prostu dodajemy jedynkę z indeksem 1, gdyż jedynka nie jest większa od piątki, więc tej piątki nie usuwamy. Teraz nasz element na pierwszym miejscu w naszych kolejkach to są odpowiednio minimalne wartości na naszym przedziale dla kolejki minimalnej i maksymalna wartość na naszym przedziale dla kolejki maksymalnej, więc aktualnie nasz wynik dla tego przedziału będzie 5 minus 1, co przekracza naszą tolerancję, więc ten przedział nie jest poprawny, więc musimy przesunąć nasz początek o 1. Jeżeli przesunęliśmy początek, to musimy z naszych kolejek usunąć wszystkie elementy, które już się do tego przedziału nie łapią. W tym przypadku to będzie tylko ta piątka. No i możemy dalej przesuwać nasz koniec, dopóki możemy. Czyli przesuniemy go najpierw tutaj. Dodamy trójkę do obu przedziałów, do obu kolejek. Przy czym w kolejce maksimów zobaczymy, że nasza jedynka już nie jest maksymalna, więc ją usuniemy i zamiast niej wejdzie trójka. Teraz dalej przesuwamy nasz koniec. Dodajemy piątkę. I znowu zobaczymy, że nasza trójka już nie jest maksymalna, więc zamiast niej wpisujemy piątkę. Ale teraz zobaczymy, że znowu przekroczyliśmy tolerancję, więc znowu musimy przesunąć nasz początek o 1 i usunąć elementy, które się już na naszym przedziale nie mieszczą. Powtarzamy te dwa kroki, czyli przesuwanie końca, dopóki możemy, i potem przesuwanie początku o jedno miejsce, dopóki nie dojdziemy końcem do samego końca. I za każdym razem, gdy dojdziemy końcem do miejsca, w którym dalej już nie możemy poszerzyć naszego przedziału, maksymalizujemy nasz wynik z aktualną długością przedziału. Czyli zaczynamy z wynikiem równym 0 i za każdym razem, gdy mamy jakiś poprawny przedział, na przykład to jest poprawnym przedziałem, to maksymalizujemy nasz wynik z długością tego przedziału. Czyli długość tego przedziału to jest koniec minus początek plus 1 i w ten sposób liczymy wynik i to jest rozwiązanie zadania piloci. Teraz omówię kod do zadania piloci. Na początku zainicjujemy bibliotekę i using namespace std. Potem tworzymy trzy zmienne. N będzie przechowywało ilość naszych odczytów. T będzie przechowywało zakres tolerancji, a res będzie przechowywało nasz wynik. Oraz tworzymy dwie dwustronne kolejki. Kolejka minimów i kolejka maksimów. QS to jest kolejka minimów, a QB to jest kolejka maksimów. Wczytujemy nasze zmienne w kolejności, w jakiej mamy je podane na wejściu. I ustawiamy sobie początek naszego przedziału na 0. P to jest początek naszej gąsienicy. I to będzie koniec naszej gąsienicy.
i idziemy od zera do n, tym końcem naszej gąsienicy. Czytujemy aktualną wartość, którą trzymamy sobie w current i dopóki kolejka minimumów istnieje, dopóki są na niej jakiekolwiek elementy i dopóki current jest mniejsze od ostatniego elementu na tej kolejce, to usuwamy ostatni element z tej kolejki. Tak samo robimy z kolejką maksimum, tylko że tutaj zamieniamy znak na większy zamiast mniejszego, żeby usunąć wszystkie elementy, które już nigdy nie mogą się stać naszym minimum albo nigdy nie mogą stać się już naszym maksimum. Potem dodajemy do naszych kolejek, dodajemy do nich na koniec nasz current z indeksem, którym występuje, a potem dopóki nasz przedział jest niepoprawny, dopóki przekroczyliśmy nasz zakres tolerancji, to musimy z obu kolejek usunąć pierwszy element, jeżeli już się nie mieści, i przesunąć P do przodu. Jak już dojdziemy do momentu, w którym nasz przedział jest poprawny, to ustawiamy res na maksimum z res i długość naszego przedziału. Na końcu wypisujemy nasz wynik.